Cześć. Dzisiaj sobie spróbuję naprawić taki głośnik. To jest Creative T6100, taki zestaw. I siadł mi tam w nim potencjometr. Tutaj śruby już sobie wcześniej przygotowałem, odkręciłem. Stała się tylko jeszcze jedna. Tutaj. Ogólnie to jest 7 śrubek, żeby się dostać. I gość siedzi. O, już widzę, że będzie jeden mały problem. Tak wygląda stary potencjometr. Tutaj drucik jest z racji tego, że próbowałem go wyczyścić i to czyszczenie nic mi nie dało. Więc dalej dźwięk faluje. Co prawda mniej, ale faluje. Tak wygląda stary potencjometr. Nawet oznaczenia nie widać. A tak wygląda jego nowa wersja. Wszystko spoko, tylko już widzę, że będzie trzeba ciąć. Dobra. I robimy tak, że włączę się, wrócę, jak będzie jakimś cudem to ucięte. Chociaż w domu to jest trochę problem, bo w domu nie mam tylu narzędzi. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, czy to wejdzie. Jakoś tam wchodzi. Będzie chciało kręcić. Tylko ta długość nieznacznie, znacznie większa. Pół godziny później. Potencjometr jest w miarę przygotowany i wygląda tak. Z takim małym zadziorkiem. Ściąłem z niego tyle. Teraz sprawdzimy. Mam nadzieję, że nie przeholowałem. Nie, jest ok. Ładnie nachodzi. Dobra. Pora zająć się starym. To sobie dajemy tu. I teraz tak. Potencjometr ma 3 nóżki do regulacji głośności, a 2 tylne, o te tutaj. No, skupię. Te 2 tylne są do włączania zasilania. I na laminacie to są te 3 nóżki i te 2. No, zresztą widać dosyć łatwo. Dobra, teraz to trzeba wlutować. Niestety tutaj mam tylko zwykłą lutownicę. W pracy mam lepszą, ale nie jest źle. Ta też sobie powinna dać radę. Sobie troszkę muszę przeorganizować. O tak. O tak. I lecimy z koksem. No, syno jada. Nagrzej się, ja bądź taka. Kocham ten dźwięk. To pryczenie mnie nastraja. Żeby jeszcze oprócz pryczenia chciała grzać, to by było lepiej. O, i poszedł grot po palcu. Nie współgra to. Więc ta lutownica z tym ciulowym grotem i kurde cynojad ledwo dałem radę, więc nie nagrywałem tego, bo to trwało długo. Ale mam już wymęczone, wylutowane i teraz nie pozostaje nic innego jak założyć i zlutować. Może to chociaż pójdzie po ludzku, bo tam to naprawdę nie było co nagrywać. Bo wszystko było źle. O, proszę. Polutowanie tego to fraszka. Ale rozlutowanie to był istny dramat. Jeszcze ostatnia nóżka. Jakiś śmieszny kawałek cyny.
O. Finito. No, nie finito. Wszystko dobrze, gdyby nie to, że potencjometr siedzi krzywo. Z tyłu się wyprostowało. Teraz przód. Teraz sobie, kurde, ładnie radzi, a przed chwilą była męka z tym grotem. O, jest okej. Jeszcze troszkę. To tak chyba musi być. Żeby za prosto nie było, to się coś dziać musi, więc to grot zły, to coś tam. Teraz, o, lepiej. Dobra, tyle, wymienione. Teraz pozostało tylko poskładać, podpiąć, sprawdzić i się ucieszyć, że tym, że działa. To tyle. Dzięki, hej.